Witam Państwa serdecznie, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowite emocje, co najważniejsze, zakończone happy endem. Tak wyglądała piątkowa potyczka Piasta Gliwice z Podbeskidziem Bielsko-Biała. O tym, że górale to rywal niewygodny, gliwiczanie przekonali się już jesienią, gdy szczęśliwie po dwóch rzutach karnych wywalczyli pod Klimczokiem jeden punkt. W piątek mecz wyglądał bardzo podobnie. Znów to Podbeskidzie dyktowało warunki na boisku. Górale prowadzili najpierw 1-0, a później 2-1. Piast za każdym razem odrabiał jednak straty, a w 90 minucie znów w sukurs gliwiczanom przyszedł rzut karny. Kolejny raz do piłki podszedł Kamil Wacek, ale tym razem jego strzał obronił Emiliusz Zubas. Przy dobitce litewski bramkarz był jednak bezradny i to gliwiczanie cieszyli się z trzech punktów, które, jak się później okazało, zagwarantowały Piastowi co najmniej drugie miejsce na koniec sezonu zasadniczego. To był naprawdę bardzo trudny tydzień, który minął. Ja byłem tutaj, ja się trochę bałem tego, ponieważ rozegraliśmy 3 mecze w tym tygodniu i właściwie zastanawiałem się, jak chłopacy dadzą radę fizycznie. No, tutaj byłem bardzo zadowolony z tego, ponieważ wszystko się udało i widać, że kondycja fizyczna tutaj jest. Jeszcze przed tym meczem, do ostatniego momentu, tutaj myślałem o tym, jakim składem drużyna wyjdzie. Myślałem, że niektórych zawodników jeszcze zostawię na ławce, żeby odpoczęli, ale w tygodniu na nich widziałem, że wszyscy po prostu chcieli grać, byli przygotowani do tego meczu. Dzisiaj wygraliśmy, ale był to bardzo trudny mecz. Moim zdaniem był to najlepszy mecz w tym sezonie, który pokazaliśmy. No niestety popełniliśmy dwa błędy, po których straciliśmy dwie bramki, no ale niestety z tym już teraz nic nie zrobimy. Tutaj nie chodzi o to, że Barišić dzisiaj nie grał, tylko dzisiaj przyszedł do mnie na treningu porannym i powiedział, że po prostu nie czuje się najlepiej po tej stronce przygotowania fizycznego. Powiedział, że ma takie ciężkie nogi. To był jedyny zawodnik, który do mnie przyszedł. Ja się bardzo z tego powodu cieszę i chciałbym mu za to podziękować. My byliśmy umówieni, że ewentualnie by zagrał w trakcie tego spotkania, że po prostu wejdzie z ławki. No i no, co ja mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę. No i odwdzięczył mi się i strzelił bramkę. Nie wiem, co powiedzieć. Nuda? Znowu z Piastem w 90. z rzutu karnego. Dzień świstaka mamy, tylko tym razem nie punkt, tylko zero punktów niestety. No szkoda naszej pracy, widać ile my musimy się napracować, żeby zdobyć bramkę, a nieco zbyt łatwo przychodzi to przeciwnikom, szanując oczywiście i doceniając fakt, z kim graliśmy, bo Piast to na pewno nie jest przypadkowy zespół, jego pozycja i cele i aspiracje nie są wzięte z kosmosu, czyli graliśmy z kandydatem do Mistrzostwa Polski. Jeden do czterech, takim wynikiem zakończyło się sobotnie wyjazdowe spotkanie NBiTu Gliwice w Szczecinie. Pogoń rozbiła Gliwiczan po czterech bramkach Mateusza Jakubiaka. Dwa ostatnie gole gospodarze strzelili w końcówce spotkania, gdy NBiT zdecydował się na wycofanie bramkarza. Emocji nie brakowało również w niedzielnym spotkaniu w Gliwicach, w którym Gaw Omega podejmował Red Dragon z Pniewy. Gliwiczanie przez większą część meczu kontrolowali grę. Prowadzili najpierw 1-0, później 2-1. W końcówce dali sobie jednak strzelić dwa gole. Wynik meczu ustalił natomiast Maciej Foltyn, bramkarz Smoków, który wykorzystał fakt, że ostatnie minuty Gliwiczanie grali bez swojego golkipera. Trener Gafu Marcin Waniczek blisko połowy niedzielnego spotkania obejrzał z trybun, na które został odesłany za dyskusję z sędzią. Po meczu nie szczędził mu zresztą gorzkich słów. Jest arogancki, przyjmuje pewne rzeczy do siebie, myśli, że jest pępkiem świata i dla niego każde słowo w kierunku jego jest czymś, co jest najważniejsze. Myślę, że to tak jak w tym ostatnim wierszu, który gdzieś tam gdzieś funkcjonuje, Młynarskiego więc on jakby myśli, że wszystko jest skierowane do niego i myśli, że jest pępkiem świata i zawsze taka sama sytuacja jest z tym sędzią. Więcej o tym spotkaniu oraz innych wydarzeniach weekendu już jutro w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Zapraszam w imieniu Radka Nosala. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.